historią naszego liceum należy się cofnąć do ukazu cara Mikołaja II z 1905 roku, pozwalającego na działanie prywatnych szkół z polskim językiem wykładowym. I tak powstała Polska Macierz Szkolna, która również w Koluszkach w 1917 roku utworzyła koedukacyjne gimnazjum i liceum humanistyczne. Od samego początku szkoła nosiła imię Henryka Sienkiewicza. Szkoła początkowo nie miała swojej siedziby. Zmieniło się to w 1925 roku, gdy oddano do użytku gmach przy ulicy Mickiewicza. 3 lata później w Koluszkach odbył się pierwszy egzamin maturalny.